Moi drodzy, w ostatnich kilkunastu, żeby nie powiedzieć kilkudziesięciu miesiącach, wysyłaliście do mnie wiele próśb mailowo, SMS-owo, poprzez komunikatory. Próśb o zorganizowanie szkolenia, ale takiego szkolenia, których nie ma, takiego, które jest pozbawione sprzedaży i promowaniu, czy to nasion, czy nawozów, czy środków, czy innych rzeczy, takich, których używacie na co dzień do produkcji. I dzisiaj podjąłem decyzję i mam ogromną przyjemność, że mogę Wam w tym powiedzieć. Tu, na tej sali, już niebawem, będzie właśnie to szkolenie. Szkolenie pierwsze w historii hektara wiedzy. Szkolenie na żywo, które będzie skupiało nas, a więc rolników, którzy są chętni do tego, żeby iść wyżej, żeby lepiej zarządzać tym, co mamy, żeby móc lepiej radzić sobie w rzeczywistości, w której obecnie żyjemy. To wszystko już niebawem. To nasze wspólne szkolenie nie będzie w Sheratonie, nie będzie w jakimś, nie wiem, kosmicznym, pięciogwiazdkowym hotelu, bo przecież nie o to chodzi. Miejsce spotkania wybrałem nieprzypadkowo. Znajdujemy się w super zagospodarowanym, przepięknym budynku, starym budynku rolniczym, przekształconym właśnie na tego typu salę. Tu każdy z nas będzie mógł się odnaleźć, wygodnie sobie usiąść, bez żadnego ścisku i bez żadnego tłoku. Tak jak będzie mu wygodnie, po to, żeby móc wysłuchać tego, co będzie mu potrzebne, co mu się przyda, co pozwoli mu lepiej prowadzić gospodarstwo, co pozwoli mu po prostu zaoszczędzić z jednej strony wydatków, z drugiej strony być może osiągnąć lepszy wynik. To wszystko tu, na tej sali, miejscu naszego spotkania, jakiego dotąd jeszcze nie było. Doskonale wiecie, jakie mam podejście do doradztwa, do samego rolnictwa i tak też to spotkanie będzie wyglądać. Tematyka tego spotkania została dobrana przede wszystkim w oparciu tylko i wyłącznie o to, z czym się zmagamy najbardziej, co nas czeka, gdzie będzie zagrożenie, lada moment, które być może w nas uderzy, po to, abyśmy byli już przygotowani, po to, żebyśmy sobie lepiej z tym poradzili. Zagadnienia dobrałem specjalnie w oparciu o to, co dzisiaj się dzieje, chociażby na rynkach surowcowych, na rynkach kosztów, środków do produkcji. To nasze spotkanie, kochani, będzie podzielone na dwie części. Część pierwsza, część, w której będę Wam chciał przekazać jak najwięcej wiedzy, i część druga, o której można powiedzieć towarzyska, integracyjna i, no właśnie, i jaka jeszcze? Część tematyczna, część teoretyczna będzie składała się z pięciu zagadnień, z pięciu dużych tematów, specjalnie przeze mnie dobranych. Temat pierwszy. Zielony Ład. Szansa czy zagrożenie? Co nas dotknie, co w nas uderzy i jak mamy go rozpatrywać? W jaki sposób i co powinniśmy wiedzieć już dzisiaj, żebyśmy sobie po prostu z tym poradzili, żeby nasze gospodarstwa to śmiało wytrzymały i żebyśmy być może wykorzystali to do poprawy sytuacji tego, co robimy na co dzień. Temat drugi. Prowadzenie gospodarstwa i produkcji, w tym przypadku produkcji roślinnej, w dobie rekordowych kosztów produkcji. W dobie tego, co mamy dzisiaj, co mamy teraz, co mamy nie wiadomo jak długo. I tutaj trzeba postawić kropkę. Każdego z nas dotykają te koszty. Dlatego ten temat. Temat, który ma Wam pomóc, w jaki sposób możemy szukać oszczędności, w jaki sposób możemy tak naprawdę być może przy udziale tych samych kosztów generować większe wydajności, większe plony i większą opłacalność. Temat, który dosięgnął nas wszystkich, a więc zagadnienie dla mniejszych, dla średnich i dla większych gospodarstw. Temat numer 3, a więc dynamika sektora handlu. W tej części chciałbym powiedzieć o tym, że mamy coraz więcej nowych produktów, coraz więcej nowych rozwiązań, powstają nowe firmy, przychodzą do naszego kraju również firmy, których do tej pory nie było. A więc cały ten sektor handlu, który z jednej strony jest ogromnym chaosem, ale z drugiej strony być może jest też szansą na obniżanie kosztów, na generowanie trochę lepszego przychodu w Waszym gospodarstwie, na to wszystko, tak? I tutaj nie ukrywam, chciałbym Wam też być może pokazać pewien pomysł. Pomysł na to, jak to wszystko lepiej zorganizować, jak to wszystko okiełznać, jak ten cały chaos sprowadzić do jednej prostej zasady. Żeby było prosto, żeby było efektywnie, skutecznie i finalnie, żeby przekładało się to na opłacalność tego, czym się na co dzień zajmujecie. Temat czwarty. Wiedza. Wiedza i informacja, która jest z nią związana jako najtańszy koszt prowadzenia naszego gospodarstwa. Moi drodzy, w dobie szalejących kosztów, które ponosicie na co dzień, dzisiaj, i mówię to z pełną świadomością, wiedza i informacja
jest to najtańszy koszt w waszym gospodarstwie, który może dać wam najwięcej. Najwięcej zysku, najwięcej przychodu, najwięcej stabilności. Wiedza dzisiaj jest bezcenna jak nigdy, dlatego że wymagane jest od nas tak naprawdę gospodarowanie w najtrudniejszych, jak do tej pory było, czasach w rolnictwie. I o tym wszystkim chciałbym powiedzieć, chciałbym, żebyście tego wysłuchali, bo zobaczycie, w jaki prosty sposób możemy przekuwać informacje na, no właśnie na to, co na co dzień robicie, na lepszą efektywność. Temat piąty, stanowiący kropkę nad i, temat groźnie brzmiący, polowa pojemność wodna. Tak naprawdę w tym zagadnieniu chciałbym raz na zawsze rozprawić się z tematem związanym z założeniem, ile wasza gleba może zgromadzić wody. O tym, żeby wyjaśnić, dlaczego niektórzy robią wszystko źle. O tym, żeby konkretnie na wyznaczonych przykładach pokazać, co powinniśmy robić, jak powinniśmy robić, bo klimatu i pogody nie zmienimy. Ale w określony sposób postępując, możemy pomóc własnym gospodarstwom, możemy pomóc roślinom, które rosną na naszych polach, możemy to zrobić. Tylko trzeba do tego podejść poważnie i z rozwagą, żeby efekty zadowalały nas wszystkich. Jak tu trafić? Gdzie to będzie? Tak jak wam powiedziałem, miejsce nie jest przypadkowe. To plac, to miejsce, to stary PGR w Koszelewie, województwo mazowieckie. Wystarczy, że wpiszecie sobie w Google'ach PGR Koszelew i bez problemu traficie. Zobaczycie, ile macie drogi, jak macie daleko. Miejsce nie wybrane przez przypadek. Miejsce od samego początku rolnicze i związane z rolnictwem, tak jak wszystko, co do tej pory ja robiłem i wszystko, co wy robicie. Czemu to spotkanie będzie inne niż te, na których do tej pory byliście? Dlatego, że mogę dać wam osobistą gwarancję, że na tym spotkaniu nie będzie żadnych reklam produktów, nawozów, środków i tego typu podobnym. Na tym spotkaniu nie będzie zewnętrznego sponsoringu. Nikt tutaj się do niego finansowo nie dołoży. Dlatego między innymi są bilety. Bo bilety za niewielką kwotę opłata są po to, żebyście twardo i jasno wiedzieli, że to wszystko jest dzięki wam. Tak jak portal. Gwarancją tego, że tu będzie tylko i wyłącznie prawda, prawdziwa wiedza, prawdziwe założenia, że będą tak naprawdę prawdziwe wyniki doświadczeń, gwarancją tego jesteście wy sami i wasza obecność. I dlatego tak zawsze walczyłem i walczę, i tutaj również tak będzie, o tą niezależność. Żeby nie opowiadać wam bajek, że ten nawóz, czy że ta odmiana. Żebyście tu przyszli do mnie jak zawsze po wiedzę, po doświadczenie, żebyśmy się spotkali, żebyśmy wspólnie wymienili się doświadczeniem, bo dobrze wiemy, że wy wszyscy też macie w sobie ogrom wiedzy. Po to właśnie są bilety, po to właśnie jest całkowite odcięcie od wszelakich tak naprawdę billboardów, firm czy założeń handlowych czy wpływów marketingu. To spotkanie, ta nasza integracja połączona z wiedzą będzie w tym samym wydaniu i w tym samym charakterze, co wszystko od początku hektara wiedzy. A więc wiedza, doświadczenie, prawda, niezależność. To wszystko spotkacie i znajdziecie tutaj, gdy się spotkamy 5 listopada. Tu, w tej części, na tym parkiecie, będziemy mieli okazję po prostu potańczyć, pośmiać się, pobawić, pogadać, wymienić sobie doświadczenia na luźno, bez żadnego stresu, bez żadnego napięcia, bez żadnego pośpiechu. Tak po prostu, jak to było kiedyś, w czasach lepszych, spokojniejszych. Możemy do tego wrócić, nic nie stoi na przeszkodzie. Gdy będzie nas tyle, myślę, że to będzie super okazja i super czas na to. Na naszym spotkaniu, na naszym szkoleniu ciepły posiłek, jakaś dobra kawa, jakaś dobra herbata, jakieś ciacho. To wszystko po to, żebyście nie osłabli, nie zasłabli w tym wszystkim. Żebyście mieli siłę mnie słuchać, żebyście mieli siłę pogadać, żebyście mieli siłę podzielić się właśnie tą swoją wiedzą z waszego terenu. Być może jakieś niesamowite wyniki doświadczeń, o czym warto było też powiedzieć innym. A na koniec, kochani, dodam od siebie, że jakbyście chcieli wziąć ze sobą własny koszyk, jakiś trunek, coś do zjedzenia, coś na dłuższe posiedzenie, bo chcielibyście po prostu dłużej tutaj pobyć, tak, we wspólnym dużym gronie, to powiem wprost, nie widzę przeciwwskazań. Tak było kiedyś i było fajnie. Każdy się mógł odstresować, wyluzować, pośmiać. Czasy mamy, jakie mamy, a takich spotkań nigdy nie za dużo. Dlatego gdybyście chcieli wziąć dodatkowo, mówię, coś od siebie, to namawiam, bo uważam, że tamten zwyczaj był bardzo dobry, który był kiedyś i chętnie bym do tego wrócił.
organizacyjnie. Wchodzicie na portal, zakładkę sklep i tam zamawiacie sobie po prostu bilet. Tu moja ważna uwaga i podpowiedź. Panowie, bardzo was proszę, żebyście wzięli ze sobą swoje małżonki, narzeczone bądź dziewczyny, tak jak w waszym przypadku to będzie wyglądało. Bardzo bym chciał, żeby to spotkanie nie było typowo męskie. Bardzo bym chciał, żeby były też panie, które przecież też na co dzień uczestniczą w naszym życiu, w życiu rolnika. I bardzo bym chciał, żebyśmy naprawdę mogli po wysłuchaniu tego wszystkiego trochę się pośmiać, trochę ze sobą pogadać, tak po prostu po ludzku, jak to było kiedyś. Dlatego tutaj, drogie panie, przypilnujcie swoich panów, żeby was nie zapomnieli zabrać, a drodzy panowie, proszę was, ten raz do roku spotkajmy się w większym gronie, tak? Myślę, że z jednej strony, jak to mówią kobiety, łagodzą obyczaje, z drugiej strony na pewno będzie bardziej sympatycznie, do czego was bardzo, ale to bardzo namawiam. Moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli czegoś dopytać, jeżeli będziecie sobie chcieli przypomnieć, jak tu dojechać, gdzie to jest dokładnie, o której godzinie, jaka jest tematyka, jak wyglądają szczegóły i może będziecie chcieli dopytać co do samej, nie wiem, po tańcówki do tej drugiej części, to proszę śmiało wejdźcie na portal www.hektarwiedzy.pl i tam w opisie znajdziecie wszystko. Wejdźcie na Facebooka, na Hektar Wiedzy, na naszej stronie w opisach do postów, do materiałów też będą te informacje. Jeżeli będziecie chcieli napisać maila, o coś szczegółowego zapytać, to kochani, mail prosty, kontakt@hektarwiedzy.pl. A jeżeli naprawdę nie używacie maila, a macie ogromną chęć o coś dopytać, to macie Messengera. Macie WhatsAppa i śmiało piszcie. Ja z mojej strony obiecuję, że wam odpiszę, odpowiem i wszystko wytłumaczę, bo chciałbym po prostu bardzo was wszystkich zobaczyć. Z mojej strony to tyle na ten moment. Kłaniam się nisko, Hektar Wiedzy. Widzimy się 5 listopada.